Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek, czwartej niedzieli wielkanocnej. Jest to dzisiaj niedziela dobrego pasterza. Niedziela, w której w sposób szczególny myślimy o tym, aby prosić Pana Boga o nowe i święte powołania, a więc o tych pasterzy, którzy będą na wzór dobrego pasterza. Więc posłuchajmy o dobrym pasterzu z Ewangelii według świętego Jana. To jest 10 rozdział, wersety od 11 do 18. Jeszua powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje swoje życie za owce. Najemnik, ponieważ nie jest pasterzem, a owce nie są jego własnością, kiedy widzi wilka, porzuca owce i ucieka, a wilk je wywleka i rozprasza. Najemnik zachowuje się tak, bo jest tym, czym jest, najemnikiem. Nie obchodzi go więc, co stanie się z owcami. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje, a moje znają mnie, tak jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. I daję swoje życie za owce. Mam też inne owce, które nie są z tej owczarni. Muszę je przyprowadzić i będą słyszeć mój głos. I będzie jedna trzoda i jeden pasterz. Dlatego właśnie miłuje mnie ojciec, bo oddaję swoje życie, by je potem znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, przeciwnie. Oddaję je z własnej woli, z własnej wolnej woli. Mam moc je oddać i mam moc wziąć je z powrotem. To właśnie Ojciec nakazał mi zrobić. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, ten fragment o dobrym pasterzu jest poruszający. Jezus mówi o tym, że On jest czymś innym niż ci, co siebie nazywają też pasterzami, ale tak naprawdę są najemnikami, którzy kiedy widzą zagrożenie, to uciekają, pozostawiają owce. Jezus mówi: Ja oddaję życie za moje owce. Pomyśl, jak wiele dzisiaj Pan Bóg dla ciebie uczyni, jak bardzo cię kocha. Ale mówi, że moje owce znają mój głos. Trzeba nam już dzisiaj, każdego dnia pragnąć tego, aby słuchać Jego głosu. I coś, co na koniec, jeszcze jedno to zdanie, które tutaj jest w tej Ewangelii, to ono mnie zawsze urzeka, że Jezus już tam, wtedy, przecież to nie jest tutaj Wielki Piątek, to nie jest mowa pożegnalna z Wieczernika, ale Jezus już tutaj mówi do Żydów, że oddaje życie, aby je potem znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera. Przeciwnie, oddaje z własnej woli, bo mam moc je oddać i mam moc znowu wziąć je z powrotem. To jest poczucie tej silnej misji. Jezus wiedział, po co przyszedł i co miał uczynić w tym swoim życiu krótkim, 33-letnim. On wiedział, po co przyszedł. Prośmy o taką odwagę też dla tych, których Pan wybiera dzisiaj, aby byli Jego sługami, Jego kapłanami, czy też misjonarzami. Prośmy o taką właśnie tożsamość, żeby wiedzieli, po co przychodzą i dokąd idą, jaką mają misję. By nie byli jak najemnicy, którzy widząc jakieś niebezpieczeństwo, porzucają owce i opuszczają tych, za których są odpowiedzialni. W tym dniu prośmy Pana o nowych i świętych, dobrych pasterzy. A Pan da, bo jest dobry dla nas i miłosierny. Błogosławionej, dobrej, pięknej niedzieli.